Na zaproszenie posła Janusza Lewandowskiego nasza telewizja w towarzystwie telewizji Kwidzyn, telewizji Słupsk i reporterów Dziennika Bałtyckiego i Gazety Wyborczej w dniach 17 i 18 października gościła w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Przyjrzeliśmy się codziennej pracy posłów, a także zapoznaliśmy się z historią integracji europejskiej. Zwiedziliśmy dwa studia telewizyjne, w tym jedno zewnętrzne, radio oraz kabiny do nagrań radiowych. Poznaliśmy także najnowsze techniki montażu liniowego. Zapraszamy Państwa do obejrzenia wywiadu z europosłem Januszem Lewandowskim. Komisarza zapytaliśmy, co dalej z Unią Europejską. Unia Europejska sobie poradzi. Miała taki zawałowy stan w momencie, kiedy Anglicy ogłosili, że wychodzą. Język pozostał, ale Anglicy wychodzą. Natomiast okazało się, że to było takie otrzeźwiające dla wszystkich innych krajów. Zagłosowały mądrze i w Holandii, i we Francji, i w Niemczech, i ostatnio w Austrii. I Unia będzie się budowała coraz mocniejsza, byle tylko nie zostawiła nas na tym wschodnim peronie. Czy na drodze do Wielkiej Brytanii pojawią się granice? Pojawią się granice. Największy problem będą mieli Irlandczycy, bo tam przecież to był kraj narażony na terroryzm, ciągłą wojnę pomiędzy protestantami i katolikami na północy. To wszystko pod wpływem właśnie tej jedności europejskiej zamieniło się w pokojowe współżycie, a teraz znowu zajrzała im w oczy granica, także najbardziej cierpią na tym wszystkim, na tym referendum Irlandczycy. No my w tym sensie, że mamy tam około 800 tysięcy ludzi, którzy szukają lepszego życia i ich los jest niepewny. Myśli pan, że jest jakaś szansa jeszcze na odkręcenie tego wszystkiego? No coraz bardziej zagląda Anglikom w oczy ten skutek decyzji, którą podjęli, nakarmieni fałszywą propagandą. Teraz odkrywają wszystkie kłopoty, jakie sprawili samym sobie przede wszystkim, właśnie Irlandczykom, całej Europie, tylko Europa coraz mniej się tym przejmuje. Idzie sobie do przodu, a Anglicy odkrywają na przykład, że muszą renegocjować 750 układów handlowych z różnymi krajami, co zajmie im parę lat i nie wiadomo, czym się zakończy. Niektóre usługi szukają innych miejsc poza londyńskim City, bo chcą być wewnątrz Unii Europejskiej. Także to jest powolne odkrywanie skutków decyzji podjętej nie tyle w złej wierze, bo to był głos suwerena, tylko w oparciu o to, że byli nakarmieni zupełnie fałszywymi wiadomościami. Ja coś o tym wiem, bo również oszukiwano ich co do tego, jakie mają rozliczenia z budżetem europejskim. Mówi się o Europie dwóch, a może i trzech prędkości. Gdzie będzie Polska? No, Polska samo się wyklucza. Czyli właściwie nie trzeba żadnego pozbawiania głosu, skoro się tego głosu z winy i z życzenia rządzących sami pozbawiamy. Naprawdę coraz mniej się tu rozmawia o Polsce. Polska była olbrzymią nadzieją, to była taka ekstraklasa, ugrała najwięcej pieniędzy, najwyższe stanowiska, liczyła się w podejmowaniu decyzji. No teraz sama się z tego wszystkiego wymiksowała, czego sprawdzianem była słynna intryga przeciw Tuskowi, bo to są takie sprawdziany jak w kartach. Można wstawać z kolan, można nadymać się, można napinać muskuły i przychodzi taki dzień, sprawdzam. I wtedy się okazuje 1 do 27, czyli całkowita samotność. To jest o tyle smutne, że ta Unia będzie szła swoim trybem, a my będziemy bez żadnego głosu, z dużo mniejszą ilością funduszy europejskich, z poczuciem takiego czasami wstydu zarządzających, bo ja mam takie odczucia tutaj, że trzeba co jakiś czas wstydzić się zarządzających. Na przykład jeżeli jest debata o naruszeniach prawa w Hondurasie, w Nigerii i w Polsce, to dla mnie miłe nie jest, bo taka była. Taki był dzień w Strasburgu, że debatowano o naruszeniach praw człowieka w Hondurasie, w Nigerii i w Polsce. Żadna przyjemność. Jaki jest największy sukces i największa porażka europosła Janusza Lewandowskiego? O, nie jest łatwo. Niech inni wynajmują porażki. No my tutaj mamy w tej chwili taki ustawiczny front energetyczny, to znaczy chodzi o to, żeby w słusznej dbałości o czyste powietrze w Polsce i w całej Europie nie uszkodzić tych przemysłów, które muszą się jakoś dostosować i za szybko się nie dostosują. I to jest taki front, który prowadzimy z Jerzym Buzkiem, różnym mniejszym lub większym sukcesem.
ale generalnie ta unia energetyczna się buduje i zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne. Ja nie wspominam o poprzednich swoich sprawach, bo przyłożyłem rękę do rekordowego w historii budżetu funduszy dla Polski, które się już nigdy nie powtórzą. Ani żaden kraj nie będzie miał takich pieniędzy, ani Polska nie będzie miała takich pieniędzy. Natomiast rzeczywiście symbolem tej zmiany klimatu wokół Polski jest to, że czasami nam dokuczają, na przykład utrudniając pracę polskim kierowcom w spedycji międzynarodowej. Polacy nie kradną miejsc, bo to nie są żadne wymarzone miejsca Holendrów czy Francuzów, ale i utrudnia im się funkcjonowanie na tym rynku międzynarodowym, gdzie to był olbrzymi sukces polskiej przedsiębiorczości. Czyli ten klimat niekorzystny wobec Polski to już nie jest tylko strata wizerunkowa, że nie odczuwa się dumy z tego, że jest się Polakiem, ale również są to materialne straty. Transport, świetnie przechodzimy do mojego ostatniego pytania. Walczymy wszyscy o Pomorze, droga ekspresowa S6. Panie komisarzu, co trzeba zrobić, żeby ta droga powstała? Fundusze są. Nigdy już takich wielkich nie będzie, więc trzeba chwytać czas. Ja uważam, że to jest w dużej mierze też odpowiedzialność tych posłów czy europosłów z tego regionu, którzy powinni dbać o życiową szansę dla swoich mieszkańców, bo to są życiowe sprawy dla całego Pomorza. Właśnie takie trasy, które trzeba budować teraz, na jutro, bo się ma fundusze, które się już nigdy nie powtórzą. Więc teraz, a nie czekać na jakieś następne rozdania, które mogą nie nadejść. Czyli potwierdza pan, że mogą być to rozrywki czysto polityczne, że ta trasa teraz nie powstanie? No wiesz, Pomorze jest, Polska jest dzisiaj w niełasce, czego doświadczamy. A kiedyś był to kraj, symbol Solidarności, niezwykle szanowany. Ja chodziłem po tych korytarzach niezwykle dumny z tego, że jestem Polakiem, bo wszyscy nam zazdrościli. Tak naprawdę wszyscy nam zazdrościli. I Buzka, i Tuska, i pieniędzy, i wpływów. No teraz, tak jak my jesteśmy w niełasce w Unii, tak Pomorze jest najwyraźniej głosujące nie tak jak trzeba. Pomorze się nie dało oszukać w tych ostatnich wyborach, że Polska jest w ruinie. No i najwyraźniej nie ma przychylności u góry dla tych inwestycji, które ciągle są niezwykle potrzebne na Pomorzu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.